Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafiasolec. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Bronczek. I witamy was na typowej polskiej wsi V3 w FS 17, to już jest chyba szósty odcinek. Nie, piąty, przepraszam, bo u mnie jest nieparzyście. Jest to piąty odcinek, no i w dzisiejszym odcinku Bronczek, no jak widzimy, taki poruszony dość, ponieważ... Chory dalej, nie poruszony, chory dalej jest. No, chory, ja tak samo jeszcze chory, ale dajemy jakoś radę, wstaliśmy dość wcześnie, jak widzicie 10:15, także jest dobrze. I jak widzicie dzisiaj nowe nabytki, no. Wymieniliśmy troszeczkę maszyn na polskie, tak jak nam doradzaliście w komentarzach, zobaczycie jakie Brączek sobie wymienił. Ja oczywiście tutaj wymieniłem sobie opryskiwacz Bierackiego, oczywiście dostałem go od Rewersa, za co mu bardzo, ale to bardzo dziękuję i go pozdrawiam. Zapraszam do niego na fanpage. I tutaj jak widzimy mamy też Monosema, właśnie siemnik do kukurydzy, który też jest również od Rewersa. Także link będziecie mieli w opisie tego filmiku. A my co? My dzisiaj akcja właśnie taka fajna, opryski i nawozy. Odpalamy sobie naszego Zetorka i lecimy. Ja sobie ogólnie przed odcinkiem podczepiłem tego naszego Amazonę. To wam powiem, że nie za ciekawie to wyglądało. Dlatego też całe szczęście, że akurat Rewers nam tutaj podesłał w tym czasie, co nam się opryskiwacz nalewa. Bierym się za otworzenie bramy i ja już nawóz rozsiewam. Brączek już tam ciśnie po grubości. Dobra, my możemy sobie ruszać. Ogólnie czekaj, ja sobie wezmę troszeczkę dźwięki, zwiększę. O, na 40 powinno być troszeczkę lepiej. I lecimy sobie na pola nawozu te koło Brączusia. Ciekawe, czekaj, rozsieję teraz ten nawóz, ciekawe czy on zostaje do końca. No ciekawy jestem. Dobra, my sobie tutaj zaraz gdzieś wpadniemy. Ogólnie no dawno nie było, ale tak nam się nałożyły te serie wszystkie i w ogóle też trochę choroba, weekend i niestety chwilkę musieliśmy odpuścić sobie naszą typową. Ty serio mój gniecie? A no jo, bo to nie są wąskie koła. O skurwesyn, czekajcie, mu się kabel tu od kierownicy. Dobra, no będziemy mieli ścieżki chociaż, no może i dobrze. Ja nie widzę, żeby gniótł. No to przyjdź i zobacz. A nie, dobra, gniecie, jest. Spoczko. Przynajmniej ścieżki wyszły. Ale fajnie wygląda nawet, nie? O wiele lepszy klimat niż miałbym tu latać z Amazonką. Nie mówcie, że nie. Może także... też ścieżki zrobię. Także ja bym wolał też mieć ścieżki, kurde. Tylko te ścieżki po chuju wyglądają z tego, co tu teraz widzę, no ale... Ale trudno, no. Nic nie poradzę, są to są. O dobra, tutaj jest chujowo. No ty zobacz, tu teraz jednym kołem gniotę tylko. No ale trudno. Ale i tak moim zdaniem lepiej jakby były te ścieżki. Mówisz? No, ja bym sobie zrobił też chętnie. No to wiesz co, przecież wystarczy, że do Hürlimana sobie stary założy zwykłe opony, bo on nie ma takich szerokich, on ma prawdopodobnie takie jak ja mam tutaj w Zetorze. Bo takie wszystkie, zresztą takiej szerokości są chyba wszystkie. Nie, ja teraz tutaj muszę rozsiać, czekaj. No to zakładasz sobie zwykłe? No właśnie nie wiem. Znaczy za dołem i tak rozsiewam, bo jeszcze nie ma tutaj wschodu. O. Ale muszę rozsiać, bo nie mam co robić. Czekam właśnie w następnym odcinku, ja będę siał kukurydzę, bo niestety nie mam siewnika od Bolka na razie jeszcze. Ale w kolejnym odcinku prawdopodobnie sobie pożyczę tego Monosema od Bolka i też będę siał kukurydzę, nie? Jo, czekaj, ale właśnie muszę poczekać aż Bolek zasieje. On musi pierwszy, bo jak on rozjebie, to on rozjebie, jak ja rozjebę, to będę przejebany. Jo, u mnie krowy wyzdychają tak to. Ale zajebista sprawa, ty kurde, jak fajnie się tym opryskiwaczem robi. Mały, fajny, do Zetora w sam raz pasuje. O kurwa. Nie, dobrze jest. Bronek to ta... O kurwa. Wiedziałem, że spojrzę na to, nie? To powiem ci, niezła wtopa. Ja dam radę, czekaj. O, idzie. Nie, czekaj, jeszcze nie. Dobra, ja sobie tutaj złożę go. Kurwa, no nie wyjadę już. Nie no, wyjadę na pewno. Zaraz to jakoś ogarnę. O, czekaj. Wyjdzie. Kurde, szkoda mi tej ścieżki psuć. Dobra. Kurwa, no co za błoto pierdolone. A no takie uroki naszej polskiej wsi. Wiosna przyszła, deszczu zlało, śnieg się roztopił i ty takie buty, nie? Ty, ale kurwa, no, nie jest śmieszne. No wiem, że nie jest śmieszne. Jakbym miał hola to bym ci pomógł, ale hola hola gościu nie mam, także nie pomogę. Ja sobie zaraz drugim ciągnikiem pomogę. Jak będzie trzeba, to zaraz drugi ciągnik wezmę, kurwa, bo... Żebyś nie zakopał. Nie wyjadę. Dobra, my jeszcze lecimy tutaj sobie na jedno pole. O, czekaj, może do przodu wyjdzie. W Warszawie, na Starym Mieście. Kurwa, no co za menda jedna. O, jest, wyszedł, tak? Samemu? No. Podnosiłem, ale rozsiewacz pogiąłem, ale to na chuj. Bo podnosiłem ją, puszczałem rozsiewacz, wiesz, i w końcu się tak podniósł, że wyskoczył. Kurczę, szkoda, że... Nasze te pola nie są wymiarowe. Jeszcze brakuje mi w farmingu tego, że można było włączać pojedyncze lance, tak? Tak jak można no, robić to w tym opryskiwaczu już by było to jak najbardziej. Ale migniecie, stary, cały równy rządek migniecie, ja pierdolę. Złożę, kurwa, bez. Żebym wiedział, to ja bym wziął od ciebie ten ciągnik. Możesz u mnie koła wymienić. W tym zetorze się nie da raczej. Ja, dobra, już więcej sobie nie robię oprysku, bo to szkoda tylko tego. No trochę lipa, co? Za dużo mi to gniecie, wiesz? Kurwa, za duże straty będą. W glonach. No dobra, ale inaczej tu nic nie zrobię. Jakby on jeszcze gniótł, tak wiesz, fajnie równo, nie? Jeszcze realistycznie, no żeby na środku mi ten rządek zostawał. A on mi niestety nie zostaje. Ja... Wkurzyłem się teraz trochę. Jak tam kurwa zboża w ogóle nie będzie? No, akurat to pole chciałem sobie na odcinku kosić, bo mi się strasznie podoba. Co skosi się jedno co ze ścieżkami. Jak się kosi, to te ścieżki fajnie wyglądają, tylko gorzej właśnie jak są takie no niewymiarowe, nie? Że nie ma tego rządka po środku. No teraz to przy końcu ci dosyć ładnie zrobiło. No pod koniec ja. Dobra. Składamy takie nawozy na szybkiego. O, opryski, boże co ja mówię. Bardziej jak chcesz, to możesz spróbować sobie te koła wymienić, u mnie, bo może one się wymieniają w twoim ciągniku. W Zetorze? Nie, czekaj, tam jak ja kupowałem, to w ogóle opcji nie było żadnych, nie? Do niego, nic, tylko kolor felg mógłbym zmienić. A no nie, nie ma. A szkoda, ciekawe, czy ten mały Zetor ma, też nie ma. No te Zetory to takie bidne trochę, co? A duży Zetor ma. To bez sensu, właśnie ten mniejszy powinien mieć możliwość zmiany kół. No takie bardziej do gospodarstwa, nie? Dobra, kurwa, ja sobie robię orkę pod kukurydzę. Ja? No co? Nie było orane, tam trzeba przeorać. Kurna, dziot. Ale bizon ładny teraz, kurde, wymieniłem z tego bizona na poprawioną wersję, to powiem wam ludzie, że jest zajebisty. No ja, bo ty teraz im odsieczki masz i wszystko, nie? No ale mi się przyda, bo kurwa, ja mam rzepaku, nie? A ty rzepaku nie masz. No ja właśnie nie, dlatego też tak Bronek sobie to wymienił. Dobra. Ja miałem chwilę problemy, gdzie postawić opryskiwacz. Czemu ty leciałeś na miotle? Jakie? Co? No tak mi się wydawało, że na miotle leciałeś przez chwilę. Jak na miotle? Nie wiem, tak po prostu nad płotem. Nie, ja przyjechałem za twoją gospodarkę orać. A, dobra, wiem gdzie, a ja będę tu teraz siał akurat. Gdzie? No tu przy tej, to co kiedyś twoje tu pole było. Aha, no to koło siebie będziemy robić. Jo. Ja już tu zaczynam orać. Ty tego małego pola tutaj za gospodarką nie będziesz robił? Sklep jest? Małego nie, ono nie jest w ogóle do pracy. To nie ma trochę. Szkoda, nie? No. Mógł zostawić ten sklep na łące. Ale teraz fajnie zrobił, już wersja V2 będzie na żniwa raczej. Już myślę, że na następny odcinek będę miał. V2? No. Znaczy V2 tej wersji V3 naszej, nie? Kurwa, V3.1 jak już. To oczywiście nasiona z KWS-u, tylko nie mogłem ten. No właśnie, bo Arek już tam już ten filmik chyba miał, nie? No, nie miałem gdzie wsypać, to wsypałem ten. O. Niestety to się buguje, tak? No ale lepsze takie wsypywanie ręczne niż napełnianie... Co ci się buguje? Turem. Sypanie tych. Że co, że na ziemię się sypie, czy co? Nie, nie widać tego jak się sypie. Aha. Czekaj. Nie widać i po prostu... To wsiadłeś do Zetora? Nie. Ja oram. A, bo ja mam 100% już i właśnie ja mówię, czemu już worek nie chce się spełnić, wiesz? I... Pełnić się. Dobra. Ale ja siłacz jestem, gościu, jak ja worek normalnie 50-kilowy podniosłem. Na tym wąskim co masz tu zasiane? Na tym moim co było? Którym wąskim? Za twoją gospodarką. Trzecie pole za twoją gospodarką. Przy ulicy już. Łubin. No Ubin mam, Ubin. No fajnie to brzmi, nie? Ubin. No fajnie, fajnie. Też mi się to podoba. No dobrze było, bo ej, ładny ten... trochę będzie, co? No. Właśnie fajnie to będzie wyglądało po domucenia. Ale zajebisty ten siewnik. A właśnie, bo Arek go nam chciał przerabiać, wiesz? No, tak? To właśnie o nim mówił. Znaczy no teraz, jak ludzie wiecie czy nie wiecie, Arek, Rewers i Katwan stworzyli sobie taki swój team, że tak powiem, modelarski. Właśnie konwertują tam maszynki z 15, z 13 chyba też do 17, także ja zapraszam, to się nazywa, poczekaj, A od Arikson. ACR. Później jest CACR, czyli Catfan i Rewers, czyli ACR Mod. Piszcie sobie na Facebooku na pewno wam wyskoczy nazwa i tam naprawdę będą ciekawe mody. Także zapraszam na pewno do chłopaków, bo coś ciekawego będzie się święcić i na pewno też będą waszych sugestii się sugerować, czego brakuje wam w farmingu. Oczywiście. No Arek też się zawsze nas pyta, czego nam brakuje i chce nam przerabiać, więc także... tak samo pewnie będzie na tej stronie, no, pisać co chcecie, to będą przerabiać. Trzech będą mieli łatwiej, nie? Ale ładny ten siewnik jest, ja cię kręcę, nie mam pytań, jak on ładnie z tym Zetorkiem wygląda. Tak się cieszę, że tego Zetora w ogóle wziąłem do tej serii. Nie wyobrażam sobie, 60 jakoś tu sobie nie wyobrażam w tym sezonie. A już mówię, mam już duży ciągnik upatrzony, także uwierzcie, że będzie... za zetorowiste moje gospodarstwo, o, zajebiste będzie. Ja już też mam upatrzone. Nie, mam Zetora... Nie biorę tego Zetora, bo znalazłem sobie przed chwilą coś innego, wiesz? Tak, bo to niezłe, przed chwilą to widać jak ty grasz. Znaczy, no przed chwilą jeszcze przed odcinkiem. A, w modach? No, co? Nie! Z oryginału, a, dobra. Wyszedł niedawno taki fajny ciągnik. Polski. Zielony? Nie. Co? Kurwa, polski? No, Ursus. Jaki, 900? No. No, też fajny pomysł. A no jo, bo ty dużego zostawiasz, małego chcesz zmienić, jo? No. A no to chyba, że jo, no to wtedy ty możesz takiego wziąć. Ja potrzebuję konia pociągowego, choć ten mój będzie miał 120 kuca, ale jest naprawdę świetnie wykonany. Chyba, że ktoś mi przerobi, ale nie, w sumie myślę, że ten będzie okej. Zobaczymy w ogóle, jak on będzie wyglądał w grze, nie? No. Bo na fotkach źle nie wygląda, ale wiesz, jak to jest na fotkach, a potem w grze, nie? Ja już wiem, że ten mój wygląda fajnie, bo wy go testujecie, także... Masz szczęście, nie? No. Bo jest zajebisty, jeden z lepszych ciągników do farminga jak na razie, który wyszedł taki, no, w miarę polski, nie? No i ładnie wygląda. Strasznie no. Ładnie wygląda, mi się nawet tak tu za z przodu będziesz mógł mieć, nie? Dlatego właśnie wiem, będę miał sporo takich rzeczy, nie? No mówię, wiesz, że tu za to głównie pod obciążnik, bo co tu na polskiej wsi można z przodu podczepić, nie? No chodzi o obciążnik, nie? A tak to gitara się ma, nie, ja się cieszę, właśnie będę miał taki większy ciągnik, będą to dwa Zetory, no to mówię taki, no... przejaw polskości, że tak powiem, no bo dużo Zetorów jest na polskiej wsi, choć Zetor nie polski, ale... Pół polski, pół nie. No, ale w Polsce jest bardzo często używany i nawet chwalony, jak nie powiem, u nas na przykład w okolicy bardzo dużo jest Zetorów i Proximek i Fronterek, także... Ty, a gdzie ty byłeś po drugie pole kukurydzy? Tam to duże, co ty miałeś buraki, pamiętasz? O kurwa. Dwa duże pola kukurydzy. Wiesz, ty byłeś o kiszonki? Nie, ja nie wszystko na kiszonkę. To by się przyda biegazownia. Ja ten... Okej, ja będę na ziarko też chciał trochę, wiesz? Aha. I zobaczę ile mi się uda, wiesz, kiszonki, nie? To zrobię kiszonki. A jak zobaczę, że już starczy, to wiesz, po prostu zostawię pole i poczekam aż ustnie kukurydza i zrobię to na ziarnko wtedy, nie? Faktycznie na takim małym polu to ja pierdzielę masz roboty. Ja powiem wam, że pasuje mi ten. Najgorzej z tym zawracaniem, bo nie chcę ci po zbożu zawracać, to sobie wolę, wiesz. O. A to się da. Widzę, ale ładnie manewruje. Na takim małym polu właśnie lepiej by było z pługiem tym, zamieszanym, nie? Fajnie jeszcze wygląda, jak się podnosi ten, cała rama, nie? To oddzielnie podnoszą się te kosze zasypowe i w ogóle całe te graczki, to wszystko siewne. W siewniku? No, tak jakby naprawdę w realnym siewniku, to zajebiście to wygląda. On zanim cały usiądzie, to już te graczki są jakby w ziemi, nie, naprawdę świetnie przeniesiony mod. To się chwali. Bardzo mi się podoba. Ja myślałem, że ty gościu mi orasz moje pole, nie? Po co? Znaczy ono jest sklepowe. No wiem, ale ja tak patrzę, ty tak zapierdzielasz przez nie. Nie, chciałem tylko sobie przejechać. O. Masakra. Spoko, ja to samo, także już jest lepiej, już lepiej. Muszę popić, bo... Ja pierdzielę. Jak widzicie, Bronczek nie poszedł aż do szkoły. No, ale w sumie dobrze, możemy sobie nagrać od rana. No, dlatego mówię. Najgorzej po weekendzie mi zawsze złapać ludzie ten czas taki, gdzie jak mnie nie ma w weekend, mam na weekend nagrane, ale po weekendzie później ciężko mi nagle z dnia na dzień wstawiać 2 filmy dziennie, dlatego też widzicie drugi dzień jest po jednym filmie, dlatego że wczoraj po prostu mój ból głowy o wszystkim zaważył. Dzisiaj nawet jest jeszcze gorzej niż wczoraj, czuję się taki po prostu napuchnięty przez te zęby. No i pewnie tak cały tydzień będzie, także ciekawie nie jest, nie ukrywajmy. Ale jakoś dam radę, zawsze najgorszy ten tydzień. Już wolę teraz się przemęczyć ten tydzień, niż bym miał na święta i nic nie zjeść. Bo ten tydzień oprócz jogurtów to nic ciekawego raczej mój żołądek nie zobaczy. A żeś mi jakoś narobił, ja pierdzielę. Takie małe są, ja sobie poprawię to później. Ale dobrze, że ja tą talerzówkę zmieniłem, nie? Bo tam to jednak była trochę za duża, to jest taka idealna właśnie. No to jest spoczko. Czamkiem i nawet fajnie wygląda, że animacje, tak jak mówisz, ma bardzo fajne. Także zobaczycie sobie u Brączka, co tam wymienił. I no mówię, właśnie, a wiem co jeszcze zrobię, siewnik wymienię. Arek wydał paczkę siewnika. A no tam są fajne, no 3. I tam, ale tam jest ten, nawet ten Amazon zielony właśnie i on jest tam poprawiony. No, ale jest, są fajne te siewniki. Ale też fajny miał ten niebieski po Luneza chyba. No i to będę musiał zrobić. I mówię, no ciężko mi 2 filmy wstawiać, tym bardziej, że no mówię, no to wyszła ta akcja z tym aparatem, podkręceniem. Wczoraj to ledwo powiem wam, od zera do farmera nagrałem, nawet nie siedziałem z chłopakami wcześniej, tylko siedziałem, sam się wyciszyłem i poszedłem trochę się położyć, bo była masakra, miałem do grina. A masz 2 odcinki na dzisiaj? No na dzisiaj akurat szczęście tak. Tak, poczekaj, no właśnie, bo ja typowo mam wcześniej, także ludzie dzisiaj, ja już zapraszam was na drugi odcinek, bo już mam nagrany, mam już wstawiony nawet, jest to od zera do farmera. No i zajebista akcja, nie będę wam spoilerował, ale chyba dzisiaj nikt z nas tyle prac w jednym odcinku nie porobił. No. Chyba aż 5 prac zrobiłem w jednym odcinku, także no jest ciekawie i na pewno wam się to spodoba. A ja ogólnie teraz sobie wymyśliłem jeszcze jedną serię do farminga, także będzie około 5 serii z 17 i to mi daje możliwość rzucania 2 odcinków dziennie. I będę się starał właśnie, żeby te 2 odcinki dziennie były z farminga. Żeby ten powiedzmy jeden był na popołudnie, a znaczy na 15 powiedzmy, a drugi gdzieś na wieczór czy na 19. I będę się starał właśnie, żeby te 2 odcinki powiedzmy gdzieś od przyszłego tygodnia, nawet dzisiaj, od dzisiaj zacznę. Chociaż dzisiaj pewnie wyjdzie tylko jeden odcinek, bo no nie zdążymy nagrać od rana, bo wczoraj nie nagraliśmy nic do mnie, bo się tak strasznie źle czułem. Ale od jutra będę się starał właśnie, żeby były 2 odcinki w dniu z farminga, nie? Chyba, że tam farmik nie wyjdzie, to powiedzmy jakiegoś roketa wrzucę i mam plan właśnie kontynuować dalej serię z GTA, bo dawno nic nie nagrywałem, a teraz mam tą kamerkę, więc śmiało będę mógł sobie nagrać też 40-minutowy odcinek gdzieś z GTA, nie? No i na szybko, nie? I nie będę musiał tyle czasu poświęcić jak ten. No, ta seria też była dosyć oglądana, więc ja tam nie, powiedzmy, byłem zadowolony z tego i fajnie mi się gra w tą grę, także na pewno będę ją kontynuował tą serię, nie? Nie, no to spoczko. Ja... czekaj, kurde, wybiłem się z tropu. A no właśnie, od zera do farmera i jutro prawdopodobnie będziecie mieli, bo ja wtedy nie mam od zera do farmera, wy będziecie prawdopodobnie mieli tak to na czwartek, tak dobrze mówię, dzisiaj środa. Tak, na czwartek będzie prawdopodobnie Rocket, bo tak widzę dużo ludzi ostatnio o Rocketa pyta, to aż mnie cieszy. I będzie prawdopodobnie od Bizona do Lexiona, bo ja wczoraj właśnie przez ten czas, co nie mogłem gadać z chłopakami i tak po prostu siedziałem, to skupiłem się na mapie, skończyłem ten chlew, to wszystko dzisiaj jeszcze poprzenoszę, mam nadzieję, i jutro już będzie dla was seria, także co mnie bardzo, bardzo cieszy, wreszcie jakaś seria z singla, no i nie wiadomo czy na dniach nie dojdzie jeszcze seria z CACR Pomorze właśnie na zajebistym PGR-ze od Tomixa, także naprawdę może być bardzo, ale to bardzo ciekawie. Dobra, my sobie spadamy, jeszcze posieję na odcineczku. Siema sąsiad. Siema. Co robisz? Ja? No. Jadę po oprysk. O. A masz ten? Samemu możesz kupować? To? Samemu możesz kupować? Mogę. A to super. O kurwa. Jaki zestaw. Czego? Chodź zobacz na sklep. Czekaj. No ja patrzę z daleka. Nie widzę nic. No jest ta. Ciągnij sobie na środku drogi. O Boże, przecież ty miałeś dwukółkę, już 2 dwukółki będziesz miał? Jak? Przyjechałem po ten. Aha, ten ojej, myślałem, że ty kurczę kupiłeś ją teraz, bo akurat tak ten. Nie, no gdzie? Czekaj. A kurde, dobra by była do moich nasion, ty. Mogę ci pożyczać jak chcesz. Oż teraz to już zapełniłem sobie siewnik cały. Kurwa, chyba to nie wlizie. Fajna sprawa. Odbijanie kierunku by się przydało już w 17. Ja prawdopodobnie ten ładowarkę, jeżeli będzie Ursus mój miał możliwość właśnie tego założenia tura, no to tę ładowarkę wtedy sobie odpuszczę. No ale ona fajna, fajna jest. Bardzo mi się podoba ta ładowareczka. Kurde, ale to pole jest duże. No, kurde, jeżeli ktoś nas słucha i ogląda i troszkę się zna na modyfikacjach, prosiłbym, aby ktoś przerobił jakąś sieczkarnię jednorzędówkę albo fajną sieczkarnię, normalnie chyba jeżdżoną by było spoko, nie? Zaprosić Adasia czy kogoś, bo tu kurczę... No starą, nie? Starą sieczkarnię. Starą jakoś, nie wiem, Forsznitka, tego Menela, czy tam nie wiem co jeszcze, ale jakąś fajną sieczkarnię, bo kurczę, ja już jak tu widzę, nie, na pewno nie będziemy ciąć tą sieczkarnią taką, jak nie wiem, najwyżej poza odcinkiem, ale no poza odcinkiem akcja kukurydza to trochę lipa, bo jednak za duża jest ta sieczkarnia oryginalna i nie podoba mi się to. A Roselmasz też jest za duży i za nowoczesny, więc no mówię, jakaś fajna sieczkarnia, niedużo, żeby dwa, a jeżeli już by była to sieczkarnia, to maksymalnie 4 rzędy, żeby brała nie więcej i będę naprawdę mega, mega szczęśliwy. Jeżeli komuś uda się to fajnie przerobić. Co tam? Nie wiem. Okay. Zmieściło ci się w ogóle na pakę, czy nie? O kur... Chłopie! No? Przyjdź zobaczyć, no zajebiste ty! Ja pier... Ale w drzewo przypyję. O kur... Ej, zajebiste te pasy są, nie? Ole, dobre, dobre. Dobrze, co? Ja, a widziałeś tą dwukołówkę, w której można przewozić zwierzęta? Nie. Taka dwukołówka wyszła tylko zielona, nie? I możesz przewieźć chyba 3 świnie i 2 krowy. Ej, ale no to jest zajebiste ta dwukołówka, nie? Kurde, konkretna wam ci. Tylko wiesz, no na typowej to jak ty zalejesz opryskiwacz, nie? To tobie starczy. No ale wiesz, ale no oprysk musiałem kupić, tak czy siak przecież. No, a jak do samego przewozu to i tak fajne. U nas trzeba na tej serii od Bizon na dole, od Zera do Farmera, Jezu, mieszają mi się te serie, kupić właśnie dwukołówkę, bo już mieliśmy... No chociażby tą dwukołówkę, ty! Nie, są takie nowoczesne, że dwa ci wejdą, taka wiesz, typowo, wiesz, taka dwukołówka pod samochód, nie? No i pick-upa. No pick-up jest, także gitara by było. Zajebiste to jest, kurde, bajka. Dobra, my jedziemy sobie jeszcze z powrotem, akurat błoto jest, ciekawe co się stanie. Gdzie ty jesteś, tutaj? No jestem na tym dużym polu. Kurwa, to jest błoto, Jezus. Ale zestaw masz konkretny, ci powiem, zajebiście to wygląda. No, zestawik bardzo mi się podoba. No, następny odcinek sobie pożyczam oczywiście. Dobra. Nie wiem, czy tego ciągnika już nie zmienię na następny odcinek. No ja właśnie nie wiem, czy na żniwa nie zmienię, ponieważ dzisiaj normalnie jak popatrzyłem na tego, to już chcę go jak najszybciej zmienić. No to nie chcę też się męczyć tym Hürlimanem, a jeżeli będzie możliwość właśnie, jeżeli on będzie w miarę dobrze, powiedzmy, działał, ty? To wtedy sobie zmienię. A on ma tura? No właśnie nie wiem, nie jestem pewien. Wiesz, jak będzie miał tura, no to wtedy ładowarkę od razu sprzedam, co? A ten mój? Który twój? No Zetor. Ma na pewno, no. No bo ty, no ja chyba do niego tura założę. No tak, do niego założę. Chciałbym... Kurde, czemu ten Zetor nie ma tura? Teraz trochę głupio zrobiłem, że nie wziąłem tego większego Zetora. Ale ten większy z brzyczą, bo tu nie pasowało na tę serię. Dobrze, że ty go wziąłeś, nie gadaj. Ale ładnie przeszedłem przez błotko. Dobra, pięknie. Także co kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, bo chcę jak najszybciej jeszcze to wstawić i do Brączka musimy teraz nagrać, także co? Dzięki wielkie za uwagę, piszcie, a nie musicie nawet pisać, bo w następnym odcinku będą sianokosy, więc tak czy tak, to już jest pewne. Także jedynie możecie coś nam wymyślić, co jeszcze na wiosnę można ciekawego robić, ale chyba raczej nic takiego konkretniejszego nie wymyślimy. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć! No cześć!